przyjechaliśmy tutaj z robotem mobilnym Piapgryf. Jest to robot, który służy do, nazwijmy to, misji związanych z bezpieczeństwem, zachowaniem bezpieczeństwa, tudzież nawet antyterrorystycznych. Przede wszystkim służy w służbach ratunkowych, czy to na lotniskach, czy jakichś saperskich, nawet do ratowania ludzi przy jakichś zawalonych budynkach. A jeżeli chodzi o powiązanie z technologią kosmiczną, to możemy sobie wyobrazić, że taki robot mobilny jest prostą analogią łazika marsjańskiego. Co prawda konstrukcja się troszeczkę różni, ale zarówno łazik, jak i roboty mobilne korzystają z doświadczeń jakby siebie nawzajem, więc te technologie się nawzajem zazębiają i no, są tak naprawdę najbardziej zbliżonymi, jakimi możemy obejrzeć na rynku. Tutaj dla robota przewidzieliśmy, tak jak widać tutaj za mną, taki tor przeszkód, który ma zaprezentować jego możliwości mobilne, nie tylko wjeżdżania po schodach, ale i pokonywania jakiejś nieciągłości terenu, czyli różnych dziur, przepaści niewielkich. Jest także slalom. Na tym slalomie, jak tylko pojawią się zainteresowane dzieci, też będą miały okazję przejechać, złowić jabłuszka, które są tutaj jakby emblematem polskiego pawilonu. No i interakcja tak naprawdę z osobami, które gdzieś tutaj w okolicach się pojawiają, tak żeby też miały możliwość tak naprawdę dotknięcia trochę tych nowoczesnych technologii, nie tylko zobaczenia ich gdzieś tam z wielkiego ekranu czy zza witryny, a bardziej wyjścia z nimi po prostu do ludzi, żeby się tego nie bać.